zapraszam do mojego królestwa. Witam Was, moje drogie panny młode. Nazywam się Dorota Wróbel. Od 15 lat projektuję dla Was suknie i wykonuję Wam przymiarki. Do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie wczorajsza przymiarka z klientką, która zamówiła suknię, wymierzyła chyba pół salonu, spisałyśmy umowę, a później mówi mi: Pani Doroto, a teraz będę się odchudzać. I w tym momencie ja pytam: a ile Pani chce schudnąć? A ona mi mówi: jakieś 10-12 kilo, ile się uda. No i dobrze, że się przyznała, bo teraz rodzi się problem. Suknię trzeba zamawiać dużo wcześniej. Musimy podać wymiary do producenta, a te wymiary się będą zmieniać. I co, jeśli klientka schudnie z takiego wymiaru do takiego? Wam się wydaje, że suknię zwęzić można, tak? No da się zwęzić, tylko jak to będzie wyglądać? Suknia już straci formę, straci kształty. Więc nie jest to dobre rozwiązanie zamawiać suknię zbyt wcześnie, w takim rozmiarze, w jakim się jest, jeżeli chce się ten rozmiar zmienić. Złym rozwiązaniem też jest zamawiać suknię na przykład dwa rozmiary mniejszą. Często tak słyszę, że klientki mówią: Pani Doroto, ja schudnę jakieś 5-6 kilo albo więcej, proszę mi zamówić mniejszy rozmiar sukienki. Ja w moim salonie tego nie preferuję, ponieważ wiem, jak jest z nami kobietami, sama na własnym przykładzie. Ile mamy planów, ile mamy chęci, a nie zawsze z tego coś wychodzi. I tak samo u panien młodych, ile dziewczyn chce schudnąć, a później przychodzą do przymiarki i wcale nie są szczuplejsze. A suknia, jak przyjdzie za mała, poszerzyć jest już trudniej niż zwęzić. Co w tym wypadku macie zrobić? Ja Wam zaproponuję dwa rozwiązania. Pierwsze, możecie zamówić suknię na ostatni moment. Często tak słyszę od klientek, że chcą tak zrobić. Przymierzają suknię u nas w salonie, a później się pytają, ile najpóźniej przed ślubem mogę zamówić suknię ślubną, bo ja chcę schudnąć. A najlepiej, jakbym przyszła do salonu tak miesiąc przed ślubem, jak już będę miała tą swoją wymarzoną wagę. Ale wtedy pamiętajcie, Wasz wybór będzie ograniczony, ponieważ wiele marek nie zdążymy już sprowadzić. Będziecie narażone na to, aby kupić suknię z salonu, z manekina. Ale wtedy musicie wybierać to, co jest w salonie, czyli suknia taka, jaka jest, w tym kolorze, jaka jest i taka, która będzie Wam mniej więcej pasować. A pamiętajcie, że najwięcej sukien w salonie jest w rozmiarze 38-36. Jeżeli uda Wam się schudnąć, a Wasz rozmiar będzie 42-44, czyli taki normalny, to też wybór sukien będzie ograniczony. Więc uważam, że to też nie jest zbyt dobre rozwiązanie, chociaż dla klientek, które mają święte nerwy i chcą ryzykować, proszę bardzo. Powiem Wam, jak my rozwiązujemy ten problem u nas w salonie. My zapraszamy dziewczyny, tak jak wszystkie inne panny młode, 8 miesięcy przed ślubem. Wtedy możecie wybierać suknię, jaką chcecie, w kolorze, w jakim chcecie, z firmy, z jakiej chcecie. 8 miesięcy przed ślubem, do 6 przed ślubem jesteśmy w stanie sprowadzić każdą suknię. Klientka wybiera suknię, spisujemy umowę, informuje nas klientka, że chce się odchudzać i ma zamiar to zrobić porządnie, czyli nie jeden rozmiar, ale więcej rozmiarów. Więc wtedy wysyłamy zamówienie do producenta i czekamy na informację zwrotną, kiedy najpóźniej możemy podać wymiary klientki. Ale ważne jest to, żebyśmy zamówiły suknię u producenta z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ta suknia już czekała w kolejce do szycia, żeby producent mógł wyprodukować koronki do sukien, żeby mógł przesłać zamówienie do szwalni. Jeżeli dostajemy informację od producenta zagranicznego sukien, kiedy najpóźniej możemy wysłać wymiary klientki, wtedy informujemy klientkę o tym i klientka ma czas na zmniejszenie swojej wagi, ale ma też pewność, że suknia przyjdzie do salonu w odpowiednim czasie.
Troszkę lepiej wygląda sprawa, jeżeli wybieracie suknię w salonie, w którym suknie są szyte na miejscu. Wtedy, tak jak na przykład w moim salonie, my z krawcowymi możemy Wam tą suknię uszyć na ostatni moment, czyli miesiąc przed ślubem zacząć pierwsze przymiarki. Natomiast też prosimy, żeby suknię zamówić z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. I tutaj też chodzi o to, że musimy zamówić sobie koronkę na suknię. Te koronki są bardzo drogie. My nie mamy ich na stanie niesamowitej dużej ilości. Musimy też zamawiać. I tak samo krawcowe. Pamiętajcie, że Wy macie śluby przeważnie w okresach letnich. To jest okres urlopowy. Krawcowe nasze też są kobietami pracującymi, mają dzieci i też mają urlopy. Jeżeli krawcowe wiedzą, że mają uszyć dla Was sukienkę na przykład na sierpień, na wrzesień, zrobią sobie czas na szycie tej sukni. Wtedy możecie przyjść nawet do salonu miesiąc przed ślubem, podać nam nasze wymiary, a krawcowa ma zarezerwowany czas na to, żeby suknię dla Was uszyć. Tak samo wygląda sytuacja dla klientek, które zamiast schudnąć nam się powiększają. Też mamy klientki, które przychodzą mierzyć suknię kilka miesięcy przed ślubem i mówią: Pani Doroto, ale ja będę brała ślub za 6 miesięcy i jestem w ciąży, będę troszkę większa. Wtedy sytuacja wygląda tak samo. Zamawiacie suknię wcześniej, my rezerwujemy czas u producenta, zamawiamy tkaninę, a na wymiary przychodzicie miesiąc przed ślubem. Także dziewczyny, zawsze informujcie konsultantki w salonie o Waszych zamiarach, jeżeli chodzi o Waszą sylwetkę, o utratę wagi. Życzę Wam, żebyście doszły do takiej formy, do jakiej chcecie, ale jeżeli dotychczas nie czułyście potrzeby odchudzania się, to nie wiem, czy ten dzień ślubu musi być takim powodem. Ważniejsze, abyście były szczęśliwe, uśmiechnięte i cieszyły się tym dniem. Jeżeli moje porady Wam się podobały, a chciałybyście jeszcze usłyszeć, abym opowiedziała na jakiś nurtujący Was temat, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo.